Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Twój jednoślad zanim zepsujesz serii filmów. Spoglądam sobie na monitor mojego monitoringu. Myślę, że ktoś mi na plac wjechał. Taki przedsylwestrowy materiał moi drodzy. Widzicie Jamaszka tutaj, każdy zna ten skuter. Może bardziej pokażę. Takich wojskowych barwach według mnie. Dobra, do sedna, co go boli? Skuter nie odpala na rozrusznik elektryczny. Słuchajcie, co się dzieje. Mielę się tam jak jasna cholera. To jest pierwsza sprawa. Skuter jak już odpali, to żeby ruszył i jechał w ogóle, trzeba mu dodać gazu, ująć gazu, dodać gazu, ująć gazu. Jak tam jakoś się tam rozpędzi, jak się już rozpędzi, jest rakieta. I taki problem z tym skuterem. Widzę, że tu jest pantofelek założony. Zobaczymy, co to jest, jak żeby taki skuter jechał na sportowym wydechu, moi drodzy, silnik musi mieć rezonans. Ten wydech musi mieć rezonans, podejść specjalny rezonans, żeby mógł nam podbić moc tego silnika. A tutaj chyba obroty są za niskie tego silnika, bo jeśli te obroty będą za niskie, rezonans się nie wytworzy, silnik nie dostanie mocy, nie jest doładowany, że tak powiem. No i jest klapa, skuter, jak dostanie lekką z górki, no to jak dostanie obroty, no to wtedy jest strzała i leci sobie jak szalony. Więc tutaj trzeba zobaczyć, co tutaj się dzieje. Na początek to musiałbym go uruchomić, moi drodzy. Jest tutaj założona chyba 70 z tego, co pamiętam. Jeszcze to skonsultuję z klientem, bo chyba mi coś tam mówił klient, że 70 tam jest. Także jak go sobie podniosę, otworzymy przekładnię. Klient jeszcze mi mówił, że jak oddawał skuter do mnie do serwisu, że odkręcił się wariator, więc zobaczymy, co tam się podziało. Przykręcili mu to gdzieś tam w szkole, gdzie ma praktykę. Zobaczymy, co tam się podziało, czy czegoś tam nie brakuje. Jak dobrze zauważyłem, byli już tu fachowcy, widzę gwinty podrywane, brakuje śrub. Śrub z jednej strony na podrywce. Gaźnik z Chinola. Nie, moi drodzy, powiem wam tak, jeśli chcecie, żeby te silniki wam bardzo fajnie chodziły, pracowały, te skutery, no nie montujcie tam gaźnika z chińskiego skutera, bo to jest bez sensu. To nie jest ten gaźnik, nie ta jakość w ogóle, więc ja już chyba wiem, co jest przyczyną, także podejrzewam, że będzie wymiana gaźnika na jakiś lepszy. Trzeba by Delorto zamontować, no bo to są takie gaźniki, które naprawdę są. Albo Mikuni. No oryginału nie kupimy, bo oryginał chyba będzie droższy niż ten skuter. Także otworzę sobie tą przekładnię. Zobaczymy, co tam się dzieje, dobra? Tak, bida z nędzą, ale czerwona sprężyna na korektorze jest, ma co gadać w ogóle. Bida z nędzą, co tu się dzieje z tym rozrusznikiem, moi drodzy? O, rozrusznik nam w ogóle tutaj nie łapie tego wariatora, jakbyśmy to może przybliżyli, to bym wam to pokazał, może zobaczycie tam, o, będziecie może zaobserwować, co tam się dzieje. A może podświetlenie włączę? Nie wiem, czy tutaj się da włączyć podczas nagrywania. Moment. I chyba nie. Dobra, mniejsza z tym. Okej, dobra, to ja spróbuję wam pokazać. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na koło rozrusznika, co tam się dzieje. Koło się obraca rozrusznika, ale nic poza tym. Dobra, odkręcam wariator i sprawdzam, co go tam boli. Widzę, że robota będzie dosyć
dosyć skomplikowana. O, to było luźne. To było luźne, jak jasna cholera. Nie było w ogóle dokręcone. Więc widzimy, że już tutaj nas kolejny błąd. Dlaczego się odkręciło, zaraz sprawdzimy. Zaraz wchodzimy i wytłumaczę, dlaczego się odkręciło. I tak. No, byli tu nasi. Jak zobaczcie, to jest wyrąbane. Też ten przeciwtalerz jeszcze obleci. Ale patrzcie, jak zbierzemy sobie wszystko, złożymy to w całość. Patrzcie, co mamy. Tutaj po skręceniu nakrętka powinna mieć jeszcze specjalną podkładkę taką wygiętą. Ona jest tak wygięta i tu w tą stronę, tu jest nakrętka na tej podkładce i ona dociska tą koronkę rozrusznika, startera nożnego, rozrusznika nożnego, więc moi drodzy, tu już jest, widzicie, no, cały problem, dlaczego to się odkręciło. Zatem tak, tam jest założone. A 70 sportowa. No, zobaczcie, jak jednopierścieniowy tłok jest, bo jest warstwowa kompresja na wejściu, już widzę. Co tutaj mamy? Malossi. Matko jedyna. Na Malossi to musi fruwać, nie? No prawda, powiem wam, to samo zrobicie na zwykłym wariatorze. Niczym się ten Malossi nie różni według mnie od zwykłego wariatora. Rolki mamy. Trzeba je zbawić. RR Racing. Sprzęgło kierunkowe tego skutera jest uszkodzone, do wymiany, w ogóle do wymiany, to jest pierwsza sprawa. Ja powiem tak, ja nie rozumiem, moi drodzy, ludzi, którzy, o, może tak, nie rozumiem w życiu ludzi, którzy, moi drodzy, inwestują w jakieś wariatory, jakieś korektory, sprężyny, a nie zadbają o rozrusznik elektryczny, który powinien być na pierwszym miejscu w naszym pojeździe sprawny. No, nie wiem, chce wam się tak jakoś awaryjnym rozrusznikiem, bo pamiętajcie, rozrusznik nożny w skuterze jest rozrusznikiem awaryjnym. Jak nam się ten zepsuje, to użyjemy tego, ale użyjemy go, wiadomo, żeby uruchomić, dojechać do celu, jeśli nawet mamy rozładowany akumulator. Jest on tylko po to, moim zdaniem. A jak już jest awaryjny, to ktoś powie, no to co ty chcesz, chłopie, się czepiasz, jak on jest awaryjny, no to go używa, jak mu się zepsuł tamten. No wiecie, jak coś się awaryjnie używa, to się chwilowo tego używa. Koło zapasowe dojazdowe używa się tylko do dojazdu, a nie do jazdy 500 km w trasie. No bo nie wierzę, że w promieniu 500 km nie ma jakiegoś serwisu. Także, słuchajcie, no, to mnie najbardziej rozwala, nie? To mnie najbardziej rozwala, że te inwestycje, wariatory, włóż Malossi, będzie bajka, polecisz, chłopie, jak czarownica na miotle. No. Co, ktoś włożył ten wariator Malossi i zobaczcie. Ci, którzy już robią takie rzeczy i mają pojęcie o pracy przekładni CV, to już wiedzą, że ten wariator nawet był niewydajny, bo ten silnik był niewydajny. Dlaczego? Zobaczcie, pasek wędrował tylko do tego momentu. Pasek maksymalnie wypiętrzał się tylko do tego momentu. Zobaczcie. Teraz mamy przykład na to, że brakuje nam tutaj co najmniej 7-8 mm do tego, żeby ten pasek był na samej górze. Jeśli on jest tu na samej górze, no to wtedy mamy lepsze przełożenie, mamy większą prędkość. Co z tego, że my taki wariator zakładamy, jak on i tak nam się nie wypiętrza do góry, bo mamy za krótki pasek. Za krótki pasek albo za długą tulejkę. Za długą tulejkę możemy mieć. Za długa tulejka, to też tak się właśnie dzieje. Oj, kurczę, no bo po prostu
korektor momentu, przepraszam, wariator z przeciwtalerzem nie schodzą się. Widzicie, tutaj z drugiej strony jest to samo. Jeździł ileś tam set kilometrów, ale nie jest potencjał tego silnika wykorzystany do końca. No bo wiecie, że ten silnik ma naprawdę potencjał, on na 50 potrafi czasami stówę lecieć. Jak jest dobrze dotarty i założymy do niego wydech sportowy, na oryginale on, jak jest odblokowany, leci 8-9 dych, także wiecie, jaki to jest skuter, jaki to jest fajny silnik wydajny. Dobra, ja muszę się skonsultować teraz z klientem, no i powiedzieć mu co i jak, no wiecie, na tym gaźniku to nie pojedzie. Muszę zobaczyć, ile kosztuje gaźnik od Delorto, muszę sprawdzić wszystkie ceny, muszę sprawdzić, ile będzie kosztował rozrusznik elektryczny, czy sprzęgło kierunkowe rozrusznika elektrycznego, no bo to musi nam działać, a potem zabierzemy się za resztę, moi drodzy. Także nie warto inwestować w coś, co nie jest nam potrzebne. A jeszcze, no może potrzebne, bo wariator potrzebny, jak się uszkodzi, no to wiadomo. Ale słuchajcie, zobaczcie, tu już znowu zauważyłem, że byli nasi fachowcy. Byli nasi fachowcy, wujek Młotek i ciocia Śrubokręt, albo wujek i Śrubokręt i wujek Młotek. To jest taka para w paraserwisach, taka nierozłączna, powiem. Ja też używam czasem tych narzędzi, ale jak muszę, jak już mi śruba się tak objedzie, że nie da się jej ruszyć żadnym kluczem i nie ma dostępu, no to jadę z majzlem i wtedy odkręcam, ale wymieniam, no ale... Pamiętajcie, nie dokręcicie tego nigdy w ten sposób prawidłowo. Nigdy prawidłowo nie dokręcicie majzlem młotkiem albo śrubokrętem ostrym młotkiem. No bo tutaj zobaczcie, co się działo. No jest zjazda, jest jakaś masakra, jakaś rzeźnia i tak dalej. No, poza tym już widzę, że wydech sportowy zainwestowano. Bardzo fajnie. No, bo wydech sportowy da ci takiego powera, że łoja pierdziu. Wariator sportowy też już mam, więc na tym wariatorze sportowym, to jak mówiłem, znaczy jak czarownica na miotę, nie? Ale co z tego? No i założyłem sobie tą sprężynę czerwoną, bo ona daje moc. To jest magiczna czerwona moc sprężyny. Ja się zawsze z tego śmieję, moi drodzy. Ja się zawsze z tego śmieję. Wiecie, kiedy te sprężyny się zakłada? Jak tu tuningujecie silnik, wsadzicie do niego 10 tysięcy złotych, żeby go naprawdę podtuningować, żeby miał co najmniej 20 koni mechanicznych. Wtedy taką sprężynę montujecie. A po co? A po to, żeby się nie ślizgał pasek napędowy. Do standardowej 70-tki. Tu jest jakiś dobry kit wsadzony chyba po linii. Nie jest potrzebna taka sprężyna, bo ona wam nic nie daje. Ona wam nic nie daje, bo im twardsza sprężyna, ciężejsze rolki. To się równoważy. Ale pamiętajcie, pasek wtedy krócej żyje. Krócej żyje. Dlaczego krócej żyje? Już wam mówię. Wariator, korektor momentu obrotowego bardzo mocno ściska ten pasek w ten sposób. Tą czerwoną sprężyną. Żeby teraz przeciwstawić się tej sprężynie czerwonej, musicie mieć tak ciężkie rolki, żeby ta równowaga była tak zrównoważona, żeby ani za szybko, ani za wolno się to nie przełączało. Więc musi znowu być z tej strony kolejny nacisk na ten pasek, żeby ten pasek zaczął pracować na przykładnie zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo, żeby pracował. Ale teraz co? No. Pasek też. Stage 6. Firma Bando produkuje bardzo dobre paski. I ten pasek Bando i tutaj jest z nadrukiem dodatkowym dla Stage'a 6. Moi drodzy, płacicie za ten znaczek. Ja nie jestem, ja tutaj, ten film nie ma za zadanie kogoś tutaj z, że tak powiem, hejtować. O, ten sam pasek kosztuje mniej, jeśli jest Bando samo, a ze Stage'em jest droższy. Dobra, ten sam, że tak powiem, tutaj napis, ten znaczek wam nie robi tego, że ten motor będzie jechał szybciej, że ten silnik będzie miał moc, że będzie miał powera, bo nie o to chodzi, moi drodzy. Tu jest tak to spieprzone, za przeproszeniem, że masakra. Ten pasek, który kosztuje 120 zł, czy nawet 150, bo teraz to może z 200 kosztuje. Ten wariator, który kosztuje, to jest po linii sportowy wariator, który kosztuje ponad 150 zł. I sprężyna, która podejrzewam jest, że też jakaś ze Stage'a, ona kosztuje koło 7 dych.
moi drodzy, te rzeczy nie dadzą wam żadnej mocy. Nawet ten wydech, który tam jest zamontowany. Ja tylko sprawdzę, z czego ten wydech jest. To jest wydech Yasuni, moi drodzy. Wydech Yasuni jest bardzo dobrym wydechem, tylko musicie pamiętać, że wydech Yasuni jest wydechem wysokoobrotowym i ten wydech wysokoobrotowy, żeby dostał rezonans, musi mieć co najmniej 7 do 10 tysięcy obrotów. Wtedy on najlepiej pracuje. Chcecie jeździć przez miasto wyjącym silnikiem, który dopiero ma moc, jak ma tam 7 do 10 tysięcy obrotów? No nie wiem, czy chcecie, ale ja osobiście zamontowałbym Technigasa Next Era i on naprawdę bardzo fajnie chodzi, bo od 3,5 do 4000 zaczyna się rezonans w tym wydechu i zaczyna się moc silnika i silnika nie musimy rzeźbić na obrotach. To są wszystko sportowe rzeczy, moi drodzy, do użytku na tor. Tego nikt nie napisze w sklepie, bo towar trzeba sprzedać, prawda? Dokładnie. Także te wszystkie rzeczy bez podstawowej wiedzy, jak zestroić gaźnik, jak zestroić układ napędowy, jak co dobrać, to wam nic nie da. Wasze subiektywne odczucie, powiem wam tylko, ach, jest lepiej, jest lepiej. Wiecie, też byłem młodym człowiekiem, też się jarałem strasznie motocyklami, dlatego mam swój serwis i naprawiam to. Strasznie mnie jara elektronika, dlatego też naprawiam elektronikę. Ale powiem wam szczerze, też się jarałem, jak moja motorynka mi się zepsuła i musiałem coś naprawić, jak tylko mi się udało, to nie ma też, że dokręcę wszystkie śruby. Dobra, na jednej to ten, bo musimy z kolegami lecieć, pojeździć do lasu. Takie były czasy, młodzi ludzie czasem tak mają. Także musicie pamiętać, że te wszystkie rzeczy, możecie wsadzić mnóstwo pieniędzy, ale bez wiedzy podstawowej, jakiegoś doświadczenia, albo chociażby bez oczytania się, jak to ma być zrobione, wyregulowane, to wam nic nie da. Dobrze, ja teraz przechodzę do tego, że muszę porozmawiać z klientem, muszę mu wszystko objaśnić, co i jak będzie wyglądało, ile to będzie kosztowało i będziemy dalej kontynuowali nagrywanie tego filmu. Zobaczymy, co my z tego zrobimy. Ja bym to chciał uruchomić, powiem wam. Ja to uruchomię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo, czy to w ogóle nam odpali, bo ja jakoś dziwnie mi się to tutaj wszystko wydaje. Ale ja to złożę w całość, za chwilę odpalę to dla was, zobaczymy, jak to się zachowuje. Co to, odpalamy tego sprzęta? Ja go już wcześniej odpaliłem i zagrzałem go, żebym nie musiał go katować tam na zimnym silniku. On jest ciepły, także słuchajcie, co tutaj się dzieje. Jaka historia. Daję tylko gazu. Na tym wydechu ten skuter powinien tutaj rolować na tym podnośniku i spalić gumę, bo tak powinien być wyregulowany taki napęd. Tak powinien działać prawidłowo układ wydechowy, który wchodzi w rezonans przy starcie. Także ja wam teraz pokazałem, co to jest nic. To jest naprawdę, to chodzi gorzej niż na fabrycznym zestawieniu tych części w fabrycznym wariatorze. Sprężynie centralnej, fabrycznym wydechu. Ten skuter, wyjeżdżając z fabryki, lepiej chodził niż na zamontowanej 70-ce i wszystkich tuningowych, ja to zawsze nazywam pseudo-tuningowych częściach, to są tuningowe części, ale to jest taka, to są takie części z niskiej półki tuningowe po linii, bo musicie pamiętać, że dobre części tuningowe są bardzo lekkie, z lekkiego aluminium, ale bardzo wytrzymałego. Ale niestety no, taka część tuningowa, ona długo nie wytrzyma, ona, nie wiem, kilka przebiegów i trzeba ją wymieniać. A to są do normalnej jazdy żadne tuningi. Dla mnie to jest żaden tuning, naprawdę, uwierzcie mi. Przepraszam, że tak mówię wprost, ale no, niektórzy powiedzą, no ja założyłem i mi to jedzie. No to miałeś, chłopie, szczęście i się ciesz z tego, że ci to jedzie, ale nie wiesz nawet, ile można wyciągnąć z takiego silnika, nawet na seryjnych częściach, odpowiednio regulując układ napędowy, strojąc gaźnik.
i żeby wydech miał odpowiedni rezonans w odpowiednim momencie, kiedy my tego potrzebujemy, bo to nie chodzi o to, że ty jedziesz, że on ma dostać rezonansu. On ma mieć rezonans już od razu przy starcie, bo to jest najważniejsze, taki skuter tak powinien chodzić. Ale pamiętajcie, tu jest Yasuni, wysokoobrotowy wydech, on musi mieć obroty, żeby ruszył, żeby była moc tego silnika, żeby ta moc podbita była przez ten wydech, musi być, muszą być wysokie obroty przy starcie, bo to nie ma sensu. Ja z klientem już rozmawiałem, zamówiłem części, jak części przyjdą, będę kontynuował naprawę i zobaczycie wtedy, jak ten silnik wtedy będzie pracował. Także, moi drodzy, to jest pierwsza część tego filmu, czekajcie na drugą, będzie ciąg dalszy. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, jeśli ta część się podobała, proszę łapkę w górę. Zapraszam do komentowania tego pod filmem, moi drodzy. Oczywiście komentujmy, ale zdrowo, tak fajnie, kulturalnie. Zapraszam do kulturalnych komentarzy. Także jeśli będę mógł, to odpowiem na wasze pytania, jak tylko znajdę czas. Wiecie, nie mam czasu, sam to teraz ogarniam, więc czasu nie ma. Dobra, wszystkiego dobrego, moi drodzy, lewa w górę. Część druga niebawem.